Z tej strony Seba z grupy Street Workout Twoje Miasto. Jestem pasjonatą gimnastyki sportowej. Drogę, którą wybrałem, są to koła gimnastyczne. Pokażę Wam dzisiaj moją progresję dla Iron Crossa na krótkich taśmach. Miejsce, w którym ćwiczę, jest to mój mały pokój w moim własnym domu. Zapraszam. W tym ćwiczeniu najbardziej się skupiamy na zablokowanych i prostych łokciach. Cały czas tego pilnujemy i staramy się zejść jak najniżej. Podkreślam, żeby łokcie ciągle były zablokowane. Tym ćwiczeniem angażujemy siłę łokci do pełnego Iron Cross. Podpór na kółkach odkręconych to idealne ćwiczenie do technicznego schodzenia Iron Crossa. Zwróćcie uwagę na ułożenie moich barków i pracę ich przy schodzeniu. To ćwiczenie nazywam podskokami. Polega ono na podskoku w miarę swoich możliwości i spauzowania sylwetki, blokując przy tym łokcie. To ćwiczenie nazywam udawanym Iron Crossem. Zwróćcie uwagę, jak zakładam taśmy i łapię kółka. Oczywiście taśmy mogą być niżej i przy zejściach można skulić nogi. To ćwiczenie przygotowuję do skończenia Iron Crossa z kątem 90 stopni między rękami a tułowiem. Głównymi atutami tego ćwiczenia jest praca barków oraz pełna świadomość Iron Crossa. Mam nadzieję, że skrócę Wam drogę do sukcesu moimi ćwiczeniami. Z góry przepraszam za zbyt zbliżone ujęcia, natomiast potwierdzają one wielkość mojego pokoju, aczkolwiek udowadniają, że wielkość nie ma znaczenia, a miłość to pasja.